Cześć, witajcie w nowym vlogu. Bardzo mi miło, że tutaj jesteście. Zanim przejdziemy do relacji z ostatnich kilku dni na tureckim wybrzeżu, chciałam Wam bardzo podziękować za ciepły odbiór naszej drugiej książki Droga. Osoby, które zamówiły ją w przedsprzedaży, wiem, że mają je u siebie w domu, ponieważ wszystkie paczki zostały wysłane od nas z magazynu. Jeśli jeszcze jej nie zakupiliście, to książka wciąż jest dostępna na naszej stronie, w naszym sklepie i będzie mi mega miło, jeśli po nią sięgniecie. Włożyłam w to mnóstwo serca po to, żebyście mogli poczuć to, co czuliśmy my w trakcie podróży, w trakcie, kiedy van life zaczął się stawać taką naszą codziennością. Opisuję tam też to, czym się zmagaliśmy, to, czego się baliśmy, no ale przede wszystkim zabieram Was w świat przygody, w świat pełen nowych miejsc, nowych ludzi, nowych doświadczeń. Co więcej, osoby, które mają już książkę Droga i które będą ją miały, mogą wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania jest nasz kamper. Chodzi o LTK, którego planujemy wyremontować na wiosnę. Między innymi pojawi się tam prysznic i kilka udogodnień. I osoby, które zrobią jakieś kreatywne zdjęcie z książką Droga, opublikują to zdjęcie na Instagramie albo na Facebooku i oznaczą hashtagami Droga Podróżowania oraz Podróżowanie, wezmą udział w konkursie. I to właśnie wśród tych osób wybierzemy dwie prace, które otrzymają od nas tego kampera na weekend. Także serdecznie zapraszam Was do wzięcia udziału w tym konkursie. Trzymam za Was mocno kciuki. No i co? Zaczynamy kolejnego vloga. Czas, żeby zająć się paroma sprawami, które, że tak powiem, czekają od jakiegoś czasu. W Turcji woda ma bardzo dużą zawartość kamienia i zaczęło to Kasię wkurzać, ponieważ my mamy teraz taki kranik, z którego pijemy też wodę przefiltrowaną. No ale mimo tego, że te filtry tu są, to ten kamień jednak się zaczyna pojawiać, a producent tych filtrów powiedział nam, że jeżeli zacznie się pojawiać kamień, to znaczy, że filtr należy wymienić. Mam zapasowe filtry, więc dzisiaj wymienię filtry w naszej wodzie pitnej i zamontuję tutaj gdzieś, chyba tutaj, dwa wieszaczki, na których będą wisiały sobie ściereczki, bo mamy ścierki i ręczniki w łazience po drugiej stronie drzwi, no i zawsze trzeba otwierać drzwi i zamykać, żeby wytrzeć sobie dłoń. Więc pomyślałem, że tutaj po prostu powieszę... Halo? Halo? Kto tam? Zajęte, tam jest zajęte. Tutaj po prostu sobie powieszę wieszaczki na sierki. Nim to wszystko w ogóle zacznę montować i rozkręcać, to muszę zakręcić wodę w bojlerze tutaj i muszę spuścić wodę z rurek, z kranu i z tych właśnie filtrów. Tu jest wyłącznik. Dobra. Załóż spustowy, jeżeli dobrze pamiętam. Dobra, chyba mamy to zrobione, woda jest wylana. Jeszcze musiałem wyłączyć pompę w międzyczasie, bo zaczęła pompować, jak zacząłem spuszczać. Doskonale. Zanim wejdę pod szafkę, to jeszcze Wam dwa słowa powiem o tych filtrach, bo na pewno będą pytania, jakich filtrów używamy. My już o tym mówiliśmy we vlogach z budowy, ale teraz przypomnę szybciutko, o co chodzi. Ale też się pojawiła taka mała modyfikacja tych filtrów, bo Jędrzej z Ekotechniki, z firmy, która się zajmuje właśnie filtrowaniem wody, zmodyfikował trochę nasz zestaw, bo my mamy taki zestaw Ekokryształ i to jest Ekokryształ, czyli te trzy filtry plus kranik i to po prostu się montuje pod zlewem, czy może w domu albo w kamperze, tylko że
podmienił nam Jędrzej ten filtr i teraz mamy filtr, zamiast jednego filtra węglowego dał nam zmiękczające, taki filtr, dzięki któremu woda będzie miększa i to będzie wpływało na smak herbaty i kawy i będzie mniej tego kamienia tam. Więc tak, to będzie pierwszy, czyli pierwszy będzie filtr zmiękczający. Następnie mamy membranę ultrafiltracyjną, mikrofiltracja. No i na końcu finalna filtracja i kondycjonowanie. No i jeszcze przed tym wcześniej jest ten filtr zwykły, który zatrzymuje jakieś tam drobinki, śmieci i tak dalej, żeby to wszystko nie wchodziło do obiegu. Ale to nie wszystko. Jędrzej zaproponował nam też, żebyśmy kupili sobie taki proszek. I to jest proszek, który jest używany do uzdatniania wody na łodziach. Jeżeli jest taka niepewna woda, a tu czasami jest niepewna ta woda, wtedy wsypuję taką jedną miarkę do kubeczka, wymieszam to w kubeczku i wlewam do środka. Następnie od 2 do 4 godzin się nie pije wody, bo wtedy działa ta magiczna moc tego proszku. No i tak już wyczyszczoną wodę, przeczyszczoną przez te filtry, normalnie pijemy. I słuchajcie, ja ogólnie wody z kanu nie piję od nie wiem ilu lat, tak 10 lat nie piję wody z kranu, bo ona mi źle działała na mój żołądek i na moje samopoczucie. A teraz piję. Normalnie nawet tutaj w Turcji po prostu tankujemy w przeróżnych dziwnych miejscach, potem wsypuję ten proszek, przepuszczam przez te wszystkie filtry i w ogóle nie czuć chloru, bo oni tutaj walą tyle chloru do wody, że to jest po prostu masakra. Jakby ktoś był z was zainteresowany, to polecam. To się nazywa Aqua Clean i to można kupić na Allegro albo w sklepach z akcesoriami do jachtów. Ja mam takie opakowanie 100 mg, no mogłem sobie kupić troszeczkę większe, ale też nie wiedziałem, czy to będę używał i tak dalej. Więc ja już zużyłem tego tutaj tyle. Coś tyle jeszcze mi zostało, no ale to nie jest drogie, więc to można sobie zamówić na Allegro czy coś tam. No. Dobra, to tyle teorii. No dobra, pierwszy jest wymontowany. On jeszcze nie jest cały zeżarty w środku. Jeszcze tu jest dużo białego. Ale dookoła już jest taki brzydki, po prostu taka rudawa woda jest, więc wymieniamy. A brzydką wodę wylewamy. O Jezus! O, patrzcie się. Woda można tam pić i... Żartuję, to jest po prostu normalne, bo tam jest filtr węglowy i to jest po prostu osad węgla. To jest węgiel. Węgiel! Do pieca! Ale strzela! Jeżeli chcielibyście się więcej dowiedzieć na temat tych filtrów i wody, to was odsyłam do Jędrzeja. On pod spodem zostawiam namiary do niego. To jest specjalista, jeżeli chodzi o wodę. To niestety mi spada w dół i przez to, jak się otwierają, to podnosimy je do góry trochę i wtedy wypada z tej szyny. Już to wiele razy dokręcałem, ale cały czas ta śrubka, która ma to trzymać, tą prowadnicę, no po prostu się luzuje. Więc muszę tutaj coś włożyć, albo to zakleić, żeby mi się to w przyszłości nie odkręcało. No to chyba silikon tutaj zastosuję, albo jakieś drewienko. Włożył jakieś drewienko tutaj, to by zablokowało. Idę poszukać drewienka jakiegoś. Silikon, pistolet, którym budowałem pierwszego kampera i drugiego kampera. Nieodłączny towarzysz tego kanału i naszych podróży. Wiem, że nie wygląda to profesjonalnie, ale mam nadzieję, że spełni swoją funkcję. Ten patyczek będzie trzymał tą prowadnicę i po prostu będziemy mogli sobie tak dalej jeździć. Zabezpieczyłem to silikonem, żeby też woda tam, to drewno nie wchodziła. No i żeby to wszystko nie wypadło. Zobaczymy.
Nic mnie to nie kosztowało, więc nawet jeżeli to się zepsuje, to po prostu zrobię to od nowa, albo zrobię, ulepszę po prostu. Już jestem w stroju do pływania, ale przypomniałem sobie, że jeszcze nie zamontowałem tych wieszaczków, więc jeszcze robota nie jest do końca zrobiona, więc jeszcze teraz szybciutko załatwię wieszaczki i będę mógł się oddać relaksowi. Widziałem, że Darek wziął maskę i poszedł nurkować z maską, więc ja też sobie ubiorę maskę od Doroty i pokażę wam rybki, jakie tutaj pływają. Po prostu tu się pływa jak w akwarium. No, pięknie. Dobra, Dorota idzie się kąpać, idzie pływać, Darek już tam jest, także ja dołączam do naszych przyjaciół. No to do wody! Woda cudowna, jak widzieliście. Jest ciepła, przejrzysta. No i niesamowita ilość ryb. To jest coś wspaniałego. A teraz idę na podprysznic, bo tutaj na tej plaży, gdzie jesteśmy, jest prysznic też jeszcze czynny. Więc może się opukam się od razu z wody. Słonej wody. Kilku dni znajdujemy się na takim klifie. Jesteśmy w otoczeniu zieleni i można powiedzieć, że jest to miejscówka na dziko, mimo że jesteśmy na wybrzeżu blisko między Alanią a Antaią, które jest bardzo mocno zabudowane hotelami. Także szybko wam pokażę, gdzie jesteśmy, a potem ruszamy na wycieczkę. Łukasz zostaje na razie w wanie, więc się z nim zobaczymy później. A ja pojadę z familią Venturą. O, jest familia. O, już czekacie na mnie? Czekamy. To już idę. I jest jeszcze wężymord. Proszę bardzo. Dobra, gotowa. Wbijam. Cześć dziewczyny. Cześć. Cieszycie się na wycieczkę do jaskini? Tak.
No to Dorotka super. Pokazywała nam zdjęcia z tej jaskini i mówiła, że na końcu jest jeziorko. Wow, to będzie super. A jadę z familią Venturą, ponieważ Łukasz ma jeszcze troszeczkę pracy, a ja stwierdziłam, że muszę skorzystać z okazji no i zabrać was na wycieczkę do jaskini Dim. Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Ale kolor wody. Zwisają z góry, od sufitu, więc stalaktyty. I w swojej nazwie mają te stalaktyty, te i tworzą, bo masz sufit. I idzie w dół, czyli literka T, stalaktyt. Wreszcie to zapamiętam. Mamy już kupiony bilet. Taki bilecik kosztuje 25 lir, co wychodzi w tym momencie 3 euro. Mniej więcej. To się kur. Zwiedzanie jaskini zaczęliśmy od krótszego korytarza, gdzie spotkaliśmy wielkiego pająka. Osoby, które są wrażliwe na ich widok, lepiej niech teraz zamkną oczy. Już. Potem przyszedł czas na drugi korytarz o długości ponad 300 metrów. Jaskinia pełna jest niesamowitych nacieków, stalaktytów i stalagmitów. Zostały uformowane przez deszczową wodę, która przesiąkała przez grunt i rozpuszczała po drodze skały wapienne. Szacuje się, że jaskinia ma ponad milion lat i od wieków prawdopodobnie służyła ludziom jako schronienie. Dla turystów została udostępniona w 1998 roku. Jaskinia wywarła na nas olbrzymie wrażenie. Nigdy wcześniej nie spotkałam się z tak pięknie ukształtowanymi formacjami. Piękne jest również jej umiejscowienie pośród gór Taurus. Droga, która do niej prowadzi, posiada kilka punktów widokowych, z których można podziwiać krajobraz doliny rzeki Dim. Dobra, dojechaliśmy na miejsce, zaraz siadamy do kamperka i jedziemy dalej. Mieliśmy jeszcze iść tutaj na obiad, bo w kanionie, w dole kanionu znajduje się rzeka Dim i na tej rzece są umiejscowione różnego rodzaju restauracje. Podobno bardzo fajnie to wygląda, bo one są na takich balkonach, na takich palach, sofki, dywany. No niestety my z góry zobaczyliśmy, że tam jest takie miejsce, co wygląda jakby to było to, natomiast no jest tam całkiem pusto i że jest to zamknięte, więc prawdopodobnie teraz już po sezonie jest całkiem pozamykane. Ale mówię o tym dlatego, że jeśli byście tutaj byli, no to warto się tam wybrać. Szczególnie, że w lato, kiedy w Alanie jest super gorąco, dużo właśnie turystów tutaj przyjeżdża, żeby się ochłodzić. Bo rzeka jest zimna i tutaj się właśnie taki tworzy fajny, chłodniejszy klimacik. No, a my dalej jedziemy w trasę. Zjechaliśmy na dół zobaczyć te restauracje tak z ciekawości i okazało się, że ona jest otwarta, także zatrzymujemy się i coś zjemy. Okej, super. Jak widzicie, jestem już w wannie, jest ze mną też Łukasz. Dzisiaj mamy wieczór przy laptopach, ja właśnie przygotowuję vloga, Łukasz tam ogarnia no, różne bieżące sprawy. Za chwileczkę idziemy spać i widzimy się pojutrze. Zabierzemy was na jeszcze jedną, mam nadzieję, że będzie superowa wycieczka. Także do zobaczenia. Mamy już pojutrze, właśnie jesteśmy w drodze, Łukasz teraz wyskoczył po chleb i jedziemy do biura podróży, w którym zamówiliśmy wycieczkę. Mogę już wam zdradzić, że tą wycieczką jest wypłynięcie w morze na wyspę delfinów i w poszukiwaniu delfinów i żółwi. No niestety trochę nam się pogoda popsyła, znaczy na zewnątrz jest słonecznie, ale morze jest podobno bardzo wzburzone, więc nie wiem, czy nam się uda wypłynąć. Zaraz zobaczymy, za parę minut będziemy na miejscu i wszyscy się przekonamy, czy uda nam się
zrealizować tą wycieczkę. Pan powiedział, że płyniemy, także na razie nas podwiozą na miejsce, a potem ruszamy. Normalnie mamy jacht jak piraci. Johnny Depp, Piraci z Karaibu. Właśnie się dowiedzieliśmy, że nie płyniemy na żadną wyspę, tylko że to jest wycieczka po rzece i płyniemy potem na jakiś market, zjemy lunch, czyli to jest totalnie inna wycieczka niż się mówiliśmy. No. Trochę szkoda. Szkoda, że nam nie powiedzieli wcześniej, że to jest inna wycieczka. Co zabrałeś? Pianki, dziewczyny. Pianki, kąpielowe stroje. Wszyscy się tutaj przygotowali na całodniową wycieczkę na łodzi z pływaniem, zwiedzaniem, z delfinami miało być w ogóle, nie? No i jest, wycieczka po rzece. Tam zaczęliśmy, to płynęliśmy do końca i wracamy. Ale jest chill, no nie? Jest przyjemnie. Nie można powiedzieć, że jest nieprzyjemnie. Gdzie jedziemy? Szukać delfinów. Godzinka na lądzie, jakiś lunch, a idziemy na spacer. A, bierze, bierze. Bożu, badam. Nasza wycieczka powoli się kończy, właściwie no ta pierwsza część, bo teraz wracamy do portu i stamtąd jeszcze nas zabiorą na bazar. Więc dotarliśmy do tego bazaru, no i widzimy tutaj za mną oryginalne ubrania markowe Tommy Hilfiger, Levi's, Adidas, Nike. Nie wiemy, na ile one są oryginalne. Sądząc po cenach, zakładam, że nie są oryginalne, natomiast wyglądają idealnie, po prostu no, identycznie. Hugo Bossa, kąpielóweczki, wszystko pięknie, ładnie. Po drugiej stronie są jakieś torebeczki, jakieś takie tureckie bibeloty, szmatki, obrusiki, portfele, no i dużo takiej, dużo, że tak powiem, takiej, no, ja bym to powiedział, chińszczyzny, natomiast to wszystko jest prawdopodobnie wyprodukowane tutaj w Turcji. Tutaj nie obowiązuje to samo prawo, co w pozostałych krajach Unii, czy tam w Ameryce, które chroni loga i marki, więc stąd jest tyle podróbek tutaj. Oni jakby nie zapłacą za to kary, że handlują używając właśnie logo Adidasa na przykład, czy Vansa, czy Nike. Dzień dobry. Dzień dobry. Anię Lewandowski, kocham cię. Get out from Lewandowski, come to me. Ok, I wait you. I love polski people. Nie dużo pieniędzy. Jesteśmy na części tego bazaru, gdzie sprzedają warzywa i przeróżne rzeczy do jedzenia, owoce, jajka.
całkiem tanio tutaj jest, no i przepięknie to wszystko wygląda, pachnie, te warzywa w Turcji są na słońcu hodowane, więc to wszystko jest takie ładne. To jest marchewka, tutaj w Turcji marchewka ma kolor taki ciemnofioletowy. I jak byliśmy w Holandii, to przeczytaliśmy, że kiedyś w ogóle tak wyglądały marchewki, właśnie miały taki ciemny kolor. I właśnie w Holandii zmienili kolor marchewek na pomarańczowy, czyli ten, bo kolor Holandii to jest właśnie pomarańcz. Więc oni zmienili na swój narodowy kolor i takie się rozprzestrzeniły po Europie. I to smakuje jak marchewka, bo Dorotka kiedyś kupiła, zrobiła właśnie sałatkę, no i identyczny smak, tylko kolor inny, jak buraczki. No i skończyła się nasza podróż, pełna przygód i niespodzianek. Tak właśnie wracając, rozmawiałem z Kasią, że dobrze nie mieć oczekiwań, bo jeżeli się ma oczekiwania, to można się rozczarować. Salam aleikum! A jak się nie ma oczekiwań, tak jak na przykład ja, bo ja nie wiedziałem w ogóle, gdzie jedziemy, po co jedziemy, na co jedziemy, co zobaczymy, dlatego też mi się to wszystko podobało. Każda nowość była fajna. Jesteśmy już teraz koło Wana, no i tutaj się z Wami pożegnamy. Mam nadzieję, że Wam odcinek się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Przypominamy o tym, że cały czas możecie jeszcze nabyć książkę Droga Kasi oraz karty van life'owe oraz jeszcze inne gadżety. Odsyłam Was do sklepu sklep podróżowanie.pl. A my co? Widzimy się w przyszłą niedzielę. Do zobaczenia. Baja, baja, baja.